Przynajmniej 500 000 zł, na tyle wstępnie oszacowano straty po wizycie 2 nastolatków na bocznicy kolejowej w Lesznie. 12- i 14-latek w 4 pociągach porozbijali szyby, reflektory i inne szklane elementy wewnątrz wagonów. Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 19 czerwca po południu. Pracownik Polregio powiadomił policję, że na bocznicy przy ulicy Zacisze uszkodzono 4 pociągi. Jak mówi Monika Rzymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie, nastolatkowie tłukli szklane elementy wagonów za pomocą znajdujących się na wyposażeniu każdego pociągu młotków. Uszkodzili także gaśnice. Straty wstępnie oszacowano na co najmniej 500 000 zł, ale mogą być one dużo wyższe. Obaj chłopcy są mieszkańcami Leszna. Zostali przesłuchani w towarzystwie dorosłych opiekunów i usłyszeli zarzuty. O ich dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny.